Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Z ogromną przyjemnością panią witamy, bo jesteśmy w radiu, a ja przyznaję, że tak naprawdę moja przygoda z radiem, ale przygoda oczywiście jako słuchacza prawdziwa zaczęła się od programu trzeciego ITR-u, a później IMA. No i ta rola, ja wiem, że być może dzisiaj to już... Nie chciałaby się chyba pani uwolnić od pani Elizy. Nie, ja ją tak samo lubię, tak ją kocham jak pana Sułka. Ale myśmy zawsze przed tym głośnikiem czekali na to, czy ten gajowy Marucha w końcu się pojawi, czy nie. Państwo wiedzieli więcej od nas. Tak, tak. Zwłaszcza, że potem było tak, że sam autor, czyli Jacek Janczarski, czytał to taką puentę po każdym odcineczku. Tak, no szkoda, że już nie pisze Jacek, że już go nie ma między nami żywymi, bo to było niebywałe powodzenie przez tyle lat, właściwie przez 30 lat. Prawie 30 lat. I teraz nawet muszę państwu powiedzieć, że jak są te powtórki z rozrywki w soboty i młodzież tego słucha, to po prostu to jest coś ma takiego aktualnego w sobie te opowiastki, że myślą, że to jest w ogóle teraz nagrywane, że to jest, nie wiedzą takich rzeczy, że autor nie żyje, że tego nie robimy teraz, tylko myślą, że to teraz aktualnie, bo i ten dowcip jest taki właściwie nowoczesny Jacka i jakby sprawy poruszane i ten pure nonsense taki, prawda, tych opowiastek. Także to jest wieczne. Ja kiedyś właśnie powiedziałam, że jak Lenin wiecznie żywy, tak samo ten Sułek jest wiecznie bo żywy. Też ten pan Sułek trochę wyprzedził swoją epokę, bo on taki obcesowy, dość tak? taki prostacki, wręcz tak, w obejściu, prawda, podejścia do kobiet. Wiele osób, tak, które znamy. Tak, ten układ właściwie tej maltretowanej, bezgranicznie zakochanej kobiety, pani Elizy, czyli mnie, i tego gburowego Sułka, który jednak tkwi w tym związku. To jest absurdalne właściwie, kompletnie absurdalne. A jednak no, to się coś takiego było, że to się tak podobało słuchaczom, że no, po prostu strasznie dużo ludzi pamięta to i lubi nas za to. Dobry tekst, bardzo dobrze zagrany. Krzysztof Kowalewski. Tak. Piękny duet państwo. Zresztą tak. ten duet... Nam to tak weszło w krew, wie pani, że jak już nagrywaliśmy to po prostu bardzo często awista. Nie musieliśmy naczytać, tylko przynosił Jacek te teksty, myśmy siadali, mieliśmy te postaci, że tak powiem, w sobie na tyle, że w ogóle czasem tylko nie wytrzymywaliśmy, sami śmieliśmy się tak, że trzeba było przerywać nagranie. Ale kiedy już tak się głęboko wchodzi w tę rolę pani Elizy, to później, kiedy się wraca na przykład do domu albo idzie się na spektakl do teatru, łatwo się uwolnić od tego? No niech by spróbował mój mąż mnie tak traktować. No niech by spróbował. Teraz widzowie panią podziwiają w kilku filmach naraz, można powiedzieć, w kilku serialach. Dzisiaj myślę, że będą dzikie tłumy na spotkaniu w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie o godzinie 13. Nie wiem. Bardzo bym chciała, żeby przyszli widzowie i żeby była jakaś ciekawa rozmowa. Wiem tylko tyle i to już mogę państwu powiedzieć, że podczas pokazu spektaklu bardzo niedawno nagranego przeze mnie Julka Machulskiego, takiej komedii w Teatrze Poniedziałkowym, Matka brata mojego syna. Dziwny i skomplikowany tytuł, matka ale fajny. Matka brata mojego syna. Matka brata mojego syna, tak. Było mnóstwo ludzi, było takie mnóstwo ludzi, że wręcz się duża część nie dostała na salę. I podobno nie było nigdzie takich tłumów. I wspaniale sala reagowała, bo ja zawsze jestem ciekawa odbioru. Cóż, siadam pod telewizorem, tak jak każdy inny widz, czasem się śmieję mocniej, mniej i tak sobie oglądam w samotności, ewentualnie z mężem. Natomiast jak widzowie reagują, to nie mam zielonego pojęcia. Jeszcze czasem jacyś recenzenci to opiszą, czy krytycy. I tu nagle usłyszałam śmiech sali. To było coś cudownego, kiedy ja nagle słyszałam, jak ludzie reagują, jak się śmieją, jak się bawią. Bardzo to jest potrzebny taki teatr i taki właśnie teatr, który troszkę niesie wytchnienia, rozrywki, a jednocześnie nie jest głupi, bo poruszał jakieś tam sprawy istotne. Nie wiem, tak już najbardziej górnolotnie można to nazwać, no, życiem w rodzinie, prawda? W dziwnej rodzinie ze wszystkimi komplikacjami, jakie czas niesie. A propos życia w dziwnej rodzinie, to pamiętam doskonale taką etiutkę krótką Łukasza Barczyka, irytujące buczenie lodówki, w której pani mężem na planie jest Leon Niemczyk, niestety tak? nieżyjący. A ten film jest... Gdzie pan to widział? Oglądałem go kiedyś, przygotowując się do jakiegoś programu telewizyjnego. Aha. I po prostu, bo wiem, że on nie był chyba szeroko rozpowszechniany. Nie, bo to była etiuda szkolna. Tak, to była etiuda szkolna. Niezwykle pełen uroku
spokój, wskazując takie rzeczywiste relacje, jakie mogą zachodzić w rodzinie, czy też wręcz zachodzą w rodzinie. Taka nadopiekuńcza mamusia, a jednocześnie objęta szałem zbierania butów. Nie wiem, czy pan pamięta. Tego akurat nie pamiętam. Takie szafy pełne butów. No, śmieszne to było, tak. To było taka jego egzamin Łukasza Barczyka, który zdawał właśnie u pana Piotra Szulkina. Także szkoda, że tego filmu nie można częściej obejrzeć. Chyba, no to może, telewizja może... powinna takie rzeczy... Może no to kultura pokaże przy może. Okazji. Może. Kiedyś. Prosimy cię, kulturo, pokaż. Bardzo tak, zwłaszcza, że oglądaliśmy piękne rozpoczęcie 13. Festiwalu Dwa Teatry. Pani Marto, który to już pani festiwal Dwa Teatry, że pani przyjeżdża do nas i tu z nami jest? Zaczęło się kiedyś od właśnie spotkania z panem Sułkiem, bo... Z Krzysztofem Kowalewskim. Tak, myśmy tu przyjechali. Kukuła wymyślił, szef radia, wymyślił właśnie taki zbiór tych opowiadań i że to będzie pokazane na tym festiwalu bez inscenizacji wielkiej, tylko po prostu przeczytamy kolejne te opowiastki. No i takie się powodzenie zrobiło tego. Tyle ludzi chciało przyjść i posłuchać, bo myśmy też siedzieli z mikrofonami, tak jak chodziliśmy do radia nagrywać to. I to się zrobiło wielkie powodzenie tego, więc to był mój pierwszy raz. A potem już przyjeżdżałam, potem byłam w jury radiowym zresztą. Pamiętam, że nagrodziliśmy wtedy taką panią z Olsztyna, świetne słuchowisko napisane, przepraszam, nie pamiętam jej nazwiska, ale byłam szczęśliwa właśnie, że coś takiego fajnego powstało. Potem byłam gościem tylko i w ubiegłym roku też byłam gościem, coś tam wręczałam komuś, ale pamiętam, że taki był to dla mnie cudowny czas wytchnienia i też poszłam sobie i zobaczyć i posłuchać to wszystko, czego nie mogłam zrobić w ciągu roku. I wtedy tak mnie zachwycił Hamlet Modestowicza, który był zresztą nagrodzony w ubiegłym roku. Usiadłam na ciemnej sali wśród innych słuchaczy radiowych i sobie wysłuchałam tego słuchowiska nagranego dwa lata temu. To wielka przyjemność była i tak samo oglądałam różne spektakle, które mnie jakoś ominęły. Najczęściej sama gram wieczorami i nie mogę czegoś tam oglądać, więc tutaj miałam szansę. Tak sobie myślę, że to jakiś dziwny, taki katakumbowy okres słuchowisk radiowych, bo że ludzie się spotykają w jednym miejscu, żeby słuchać, bo trudno wyłapać na antenach radiowych i znaleźć... Tak. Bo to troszkę zniknęło. W codziennej tak. ofercie. A poza tym ja myślę, że tutaj tymi słuchaczami, którzy przychodzą na salę i w ciemności sobie słuchają słuchowisk, są ludzie, którzy są tutaj i wypoczywają w Sopocie. O, i tubylcy też bardzo lubią. I tubylcy, no ale to są różne godziny, prawda, tych nadawania tych słuchowisk. I oni mają czas, mają wolne głowy, nie muszą robić zakupów, bo gdzieś tam mieszkają w jakichś pensjonatach i mogą sobie przyjść i posłuchać. I to jest cudowne. Bardzo bym chciała, żeby ten festiwal trwał jak najdłużej, żeby był, bo on jest bardzo potrzebny. A dzisiaj już się kończy trochę łezka. 13. edycja. Tak, kończy się dzisiaj, poznamy laureatów. No i za rok pewnie będzie 14. No daj Boże. Lubi pani spotkania takie bezpośrednie twarzą twarz? Lubię, bo wiem wtedy, jak ludzie oglądają, czego potrzebują, co myślą sobie o tych rzeczach, które oglądają. No, czasem dostaję listy, dostaję bardzo dużo listów, na przykład po mojej roli Michałowej w Ranczu. Kochają panią za to. Kochają, tak. I ja dostaję, ale dużo też właśnie od młodzieży takiej, która prosi o zdjęcia. A czasem ktoś się pofatyguje i jakoś tak bardziej opisze to nasze spotkanie, to znaczy właśnie Michałową i widza jakiegoś. I jest mi bardzo miło wtedy. A na ile aktorowi, czy też aktorce o tak wielkim dorobku potrzebna jest jeszcze ta informacja zwrotna od publiczności, jak to jest odbierane, co robię? To jest potrzebne, dlatego że tak mnie utwierdza wtedy w tym, że to jest słuszne, co robię. Że na przykład ja potem rozmawiam ze scenarzystą, który pisze następną transzę, na przykład zaczynam w czerwcu kręcić następną transzę Rancza, że jak to jest potrzebne widzom, taka postać, która może czasem jest szorstka. Ona jest krwi i kości, ale ona jest bardzo mięciutka w środku. Tak, i sprawiedliwa. To jest bardzo potrzebne. Tak, ogromne takie poczucie takiej moralności, jest bardzo etyczne. Tak. Więc ja myślę, że to jest bardzo ważne, że ja rozmawiam czasem z widzami i wiem od nich, dlaczego to lubią i czego oczekują. To jest bardzo jest pouczające, bardzo.
I ona jest taka bardzo pryncypialna, ale tak mądrze pryncypialna. Ta, czasem bardzo, czasem taka nawet taka postać. Ostra i nie wiem, czy ktoś by chciał mieć taką gospodynię, któryś z księży w swojej plebanii, no ale jednak niektórzy chcieliby, bo ona ustawia sprawy tak, jak trzeba. Michałowa bardzo dobrze proboszczowi robi, tak mi się wydaje, przynajmniej tak, z tego, co widziałam. Tak, tak, no tam się dobrze dzieje. Ja mam wrażenie, że jest pani osobą, która bardzo uważnie obserwuje ludzi, świat, życie i z tego czerpie, bo... Ja powiem tak, mam teraz takie wrażenie, że współcześni aktorzy troszkę, jak się pojawiają w kilku serialach, grają bardzo podobnie, a pani jest w każdej roli inna. Jak to się robi? Tak, ma pani rację. Dobrze pani zauważyła, że ja czerpię z własnych obserwacji. Strasznie lubię obserwować tak życie. Tak, podglądać. Widzę bardzo dużo. Widzę więcej niż inni może. Na przykład jak jesteśmy na jakimś spacerze z mężem, to ja dużo więcej przynoszę z tego spaceru niż mój mąż. No ale ja troszkę właśnie staram się... Znakomity reżyser dodajmy. Tak, wykorzystywać w takich obserwacjach ludzkich. Natomiast właśnie cieszy mnie, jak mogę grać bardzo różne rzeczy. I tak się cieszyłam, że Julek mnie zobaczył w takiej roli, takiej afektowanej trochę, nadopiekuńczej mamuśki i żony w separacji i tak dalej. A zupełnie inną gram w Michałową, w zupełnie innym. No i była pani taką Emilią Korczyńską z tym globusem. No to było, ale to było tak pięknie zarysowane, nieprzerysowane. To jest ogromny talent. Tak, jakąś prawdę staram się zdobyć w każdej z tych postaci. Znalezienie tej prawdy. No po prostu myślę, że na tym aktorstwo polega. Dobre aktorstwo. Dobre aktorstwo, tak, z tej dobrej, że klasycznej. Że się nie powiela tego samego. Tak. Dobrej, klasycznej szkoły. Pani Czyli dobrzy aktorzy właśnie często mają to, że stają się tym, tak się mówi, tak aktor organiczny, prawda? Że wystarczy, że pojawia się na scenie i już praktycznie nie musi nic robić. On już jakąś prawdę opowiada, już coś jakimś przekazem do widza się zwraca. No, czasem trzeba to wypracować bardzo mocno. Teraz właśnie przystępuję do takiej pracy nad taką rolą, znowu jakąś zupełnie inną i widzę, że będę musiała dużo wysiłku w to włożyć, żeby uprawdopodobnić ją i stworzyć żywą postać, która będzie prawdziwa, będzie przemawiała do widza, będzie coś niosła, jeśli idzie o jakby przekaz samej sztuki. Dziwne to wszystko może być, ale no, będę się starała, żeby to było takie prawdopodobne, żeby ludzie uwierzyli, że są takie osoby. A to jest tak, jak pani przygotowuje rolę, że pani się w domu tak troszkę zamyka w sobie i tak wszyscy na paluszkach koło pani? Czy to tak nie jest? Nie. Ja sobie zawsze znajdę taką chwilę. Ta rola gdzieś tam się buduje? Buduje się, tak. Takie ostatnie chwile, kiedy już zbliża się premiera, to takiego skupienia potrzebuje i osobności trochę, ale tak to nie. A trema jest? A zawsze jest trochę tremy. Może ona troszkę z pychy wypływa, że tak by człowiek chciał, żeby to miało sukces, bo po to pracuje, żeby to się udało i teraz nie wiadomo jak będzie i to nie wiadomo, to sprawia, że jest trema. Trudno uwierzyć, tutaj ponad 50 lat. Słuchacz pan Paweł pisze tak: serdeczne pozdrowienia dla pani Elizy i pytanie, pobraliście się w ogóle z panem Sułkiem? To młody człowiek jest pan Paweł. Nie, kochałam miłością go wielką cały czas, ale jakby nie spełniono. Czyli to wyłącznie taka platoniczna, tak niespełniona miłość. A czy większą satysfakcję daje granie postaci takiej, no, z którą się zupełnie pani nie zgadza, na przykład złej, wrednej kobiety, jeżeli ta rola jest dobrze odbierana, czy jednak przyjemniej się gra takie role, które są lubiane od razu? Jak jest dobrze napisana i jest się wiarygodną, to wszystko jedno. Właściwie i to, bo na przykład bardzo ludzie lubili mnie jako bardzo złą teściową w Miodowych latach. Po prostu dobrze to było pisane. Znowu sobie jakąś swoją prawdę znalazłam, czerpiąc z rozmaitych obserwacji na rozmaitych teściowych. I bardzo to lubiłam grać. Bardzo to lubiłam grać i ludzie to lubili. Mimo, że byłam dosyć niedobrą osobą, no. I z rozmaitymi wadami, właściwie taka kumulacja wszystkich złych cech teściowej. No więc nie ma różnicy. A poza tym zawsze też staram się znaleźć, nawet w takiej mało pozytywnej postaci,
postaci coś ludzkiego i coś pozytywnego, co daje jej jakąś prawdę życiową. Sama powinna troszkę obronić. Tak, tak. Zawsze troszkę obronić. Tak samo jak jakąś skazę znaleźć na osobie, która jest jakby taka oświetlana. No właśnie, bo my często jako widzowie nie wiemy, skąd się bierze na przykład to, że bohater czy bohaterka jest taki wredny, prawda? On ma jakąś tam swoje wcześniejsze życie, przedekranowe czy przedsceniczne. Coś, co spowodowało, że na przykład człowiek, który mógł być zupełnie inny, stał się taki, jaki jest. Oczywiście, oczywiście. Ja chciałam zapytać, bo myśmy tu ostatnio rozmawiali z Jackiem Puchalskim, który u nas zajmuje się przygotowywaniem, nagrywa, realizuje słuchowiska. I zastanawialiśmy się nad aktorstwem, które w teatrze jest jakby bardziej oczywiste, w filmie jest oczywiste, a w radiu takie oczywiste nie jest. Jak się buduje taką rolę? To musi być chyba bardzo trudne, czy nie? Czy wprost przeciwnie? Że w radio nie. Trudniejsze niż tak, to właśnie zagranie, bo tu jest, myśmy rozmawiali oczywiście o budowaniu tła, o dźwiękach, o tym wszystkim, co towarzyszy jakby opowieści. Natomiast zastanawialiśmy się nad tym, jak jest z aktorstwem w takim teatrze, w radiu, w słuchowisku. Widzi pani, mnie się wydaje, że to jest wyższa szkoła jazdy, że radio, gdzie przy pomocy tylko głosu buduje się jakąś postać, to jest już wymagana inna umiejętność. To jest zajęcie dla wybitnych aktorów, naszym zdaniem przynajmniej. Tak, już celebryci nie bywają zapraszani do odgrywania ról radiowych. Ci, którzy grają w tych serialach, takich codziennych, nie będę wymieniać ani nazwisk. Że wiele z tych osób poza tym są znani z seriali, niewiele ma z aktorstwem wspólnego tak naprawdę. Więc po prostu to rzeczywiście zawsze twierdziłam i to powiedziałam kiedyś, kiedy Wielkiego Splendora dostawałam w radio, że to jest to, że przy pomocy głosu, wyobraźni własnej, może czasem dźwięków, które już nie ja robię, tylko akustyczne opracowanie szykuję w radio, buduje się jakiś świat, jakąś postać i to jest, no jeszcze raz powtórzę, wyższa szkoła jazdy. Absolutnie. A pamięta pani swoją pierwszą rolę w radiu, swoje pierwsze pojawienie się w słuchowisku? Pamiętam, bo to było śmieszne, ponieważ byłam jeszcze w szkole teatralnej, kiedy było takie słuchowisko dla młodzieży, nazywało się Ewa i Księżyc i ja zostałam jakoś przez radiowców wybrana na tą Ewę. Nie wiem, oni chyba przychodzili do szkoły teatralnej, nie wiem, dopytywali się, czy może jakieś nasze egzaminy oglądali. I mnie wybrali. I ja dostawałam listy, to była jakaś cotygodniowa audycja cykliczna. Dostawałam jako ta Ewa listy, odpowiadałam na nie i to właśnie był taki mój debiut. A potem bardzo dużo było tych rozmaitych audycji, dużo więcej niż teraz. Ja żałuję, bo ja bardzo kocham radio. Żałuję, że za mało mamy do grania tych słuchowisk. Ja przecież pamiętam te czasy, kiedy się grało na przykład powieści w odcinkach radiowe i nie tylko radiowe, bo ja na przykład w reżyserii Andrzeja Łapickiego zagrałam całą rodzinę Forsythów jako Flair. Ja grałam bardzo, bardzo wiele rzeczy w radio i znany mój głos był właśnie z radia, między innymi głównie. Piękna opowieść. Zagrajmy przez chwilę. Troszkę odpocznijmy. Pan Tomek Strzewa pisze tak. Proszę pozdrowić cudowny głos z dzieciństwa. Chodzi oczywiście o duet słuchowiska z panem Kowalewskim. Do dziś pamiętam, jak rodzice robili głośniej, gdy tylko pani Eliza była słyszana w radio. Myślę, że scenariusz Janczarskiego i wspaniała gra pani Marty i pana Krzysztofa do dziś wzrusza. Dziękuję za wiecznie trwający teatr wyobraźni, pisze pan Tomasz. No jak miło. I to są właśnie takie chwile, prawda, na które dla aktorów są szczególne. Z nami w studiu pani Marta Lipińska, laureatka Wielkiego Splendora. To było kilka lat temu, pani Marta, w 2005 roku. Tak. Czyli osoba, no, która... Polski Teatr Polskiego Radia, to był Splendor za Teatr Polskiego Radia. Pani, która jest radiowcem też przy okazji trochę. Tak pytaliśmy o to pierwsze wejście do radia i te kolejne. I pamiętamy najbardziej panią Elizę, no a przecież tych ról było mnóstwo. Mnóstwo. Chociaż ja Flair pamiętam tak. Flair właśnie. To wtedy pamiętam, że ktoś napisał do mnie, że sobie nagrywa kolejne odcinki i złożył sobie z tego powieść całą i właśnie biorą ze sobą taką taśmę jeszcze nawijaną. Bo kiedyś nie było audiobooków, co wiele osób pewnie nie bierze, czego wtedy nie bierze była pod uwagę. Też nagrywana Kobieta w bieli, jeśli idzie o powieści. No pełno było takich powieści nagrywanych w odcinkach i ludzie bardzo lubili tego słuchać, bardzo lubili.
Nawet tak sam tytuł teraz... przecież co wieczór powieść w wydaniu dźwiękowym, tak, prawda? Czyli tak. Każdy wieczór można było spędzić. Sienkiewicz wspaniale był nagrywany, cały Ogniem i Mieczem. To są, mam nadzieję, że to gdzieś jest w jakichś archiwach. Można by to na odnowić, pewno. Gdzieś złączyć na takie na audiobooki. No nie wiem, ktoś w mediach publicznych to na pewno jest i w radiu, i w telewizji. Na pewno, to było. Pani jest osobą, która też ma przy okazji taką fantastyczną umiejętność łączenia takiej twórczości komercyjnej, mainstreamowej, bo pojawiała się pani w filmach, które były no, typowo komercyjne, ale przy okazji też osobą, która pięknie odnajduje się w tej niekomercyjnej, poza mainstreamem twórczości. Jak to się robi? Że z jednej strony jest ten wielki splendor, ale też jest odciśnięta dłoń w Promenadzie Gwiazd, na przykład w Międzyzdrojach. Znaczy będzie coś, odciśnięta. Będzie? Dlatego tak. Mm-hmm. Ponieważ znowu nastąpiła jakaś dziwna pomyłka, bo w Wikipedii jestem opisana, że już to zrobiłam, a no ja tego właśnie. Nie zrobiłam jeszcze. I to wcale jeszcze. Nie jest zaskakujące, pani Marto. Tak. No, przyjmujemy to jako fakt, bo to tak, no, tak. Nie dziwię. Ponieważ no, kilka razy byłam zapraszana tam mm-hmm. i kilka razy niestety odmawiałam, bo to był taki termin, kiedy ja byłam albo za granicą, na wakacjach, albo no, nie miałam urlopu, bo pracowałam i widocznie jakoś tak odnotowali to, że mnie zapraszają, ale nie odnotowali tego, że nie pojechałam. No i w końcu teraz już na to moje 50-lecie pracy obiecałam, że rzeczywiście znajdę czas i pojadę i odbiję. I już profesor Myjak zaprosił mnie do ASP, już w tym gipsie odbiłam swoją dłoń. Została odciśnięta. Tak, została odciśnięta i jadę 4 lipca do Międzyzdroi i tam rzeczywiście w tej uroczystości wezmę udział. Czyli odsłonięcie tak. w tym roku wreszcie. Tak, dłoni, wreszcie to nastąpi. Też... Mam nadzieję, że będzie pogoda taka piękna jak tutaj w Sopocie, bo też zamierzam jakieś 3 dni tam pobyć i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. No mam nadzieję, że to jest miłe, że też są ludzie tacy, którzy tam przychodzą, troszkę odpoczywają, a troszkę sobie właśnie oglądają te gwiazdy i nie gwiazdy, bo ja naprawdę, tak naprawdę nie uważam się za żadną gwiazdę. Jestem kobietą pracującą. Żadnej pracy się nie lękam. I jestem aktorką, bardzo ciężko pracującą, że tak powiem, na swoje nazwisko, ale też nie myślę o tym. Ja po prostu wykonuję zawód, staram się jak najuczciwiej i jak najrzetelniej dawać ludziom albo wzruszenie, albo zabawę. I jeżeli tak się dzieje, to sens ma moja praca i moje życie. Powiedziała pani praca, ale to właśnie jest chyba ten rodzaj pracy, o którym mówił Konfucjusz, że jeżeli kochasz to, co lubisz, to nie musisz chodzić do pracy. Muszę. Czasem trzeba. Muszę chodzić do pracy. Poczucie obowiązku, czyli czasem muszę trzeba. Codziennie na 10:00 muszę chodzić do teatru, muszę do 14:00 pracować, a potem muszę o 6:00 się pojawić znowu, żeby od 7:00 zagrać spektakl, więc muszę, bardzo wiele muszę. No właśnie, bo niektórym to się wydaje, że aktor czy aktorka tylko wychodzi, prawda, tak, coś tam pokazuje się, odbiera, kwiaty, pstryczki. Tak, brawo i koniec. A to nie, ciężka muszę, praca, próby żyć w dzień. Tak jest. A było kiedyś tak ciężko, że pani powiedziała, już mam dosyć tego aktorstwa, że w ogóle nie chce mi się już. No tak z raz na miesiąc to mówię. Od ponad 50 lat. Pani dzieci też artystami w sumie zostali. Też zostały dzieci związane z teatrem. Tak, ale tak jakoś pięknie nam się ułożyło, że tak nie zupełnie w tych samych, że tak powiem, kategoriach, tylko Ania jest kostiumologiem, bo jest po ASP, po Akademii Sztuk Pięknych. O malarstwie zresztą, ale teraz się zajęła kostiumami i w filmie, i w teatrze. A Michał z kolei jest operatorem filmowym, wspaniałym zresztą, po nagrodach Sundance w tym roku i tak dalej. No. Najlepszy operator tego roku tam w Sundance. Więc jesteśmy blisko siebie, czasem nawet zdarza nam się razem pracować, ale każdy ma swoją działkę. A macie tak troszkę czasu, że się spotykacie na przykład na niedzielnym obiedzie, czy nie ma na to tak za bardzo czasu? Niestety rzadko to bywa. Ale jak tylko mogę, to ściągam te kurczaczki do siebie i jakoś tam rozmawiamy wtedy. No właśnie, bo różne role można przećwiczyć, można zagrać, ale rola matki to jest taka, którą się podejmuje bez kolejny wcześniejszych fakultet, prób, prawda? Tak. No ale to jest w ogóle najpiękniejsze w życiu kobiety. I rola babci też, bo przecież babcią Tak. Z tym, że też właśnie jestem babcia pracująca, taka nie na co dzień, tylko właśnie na jakieś uroczystości, na święta rozmaite, bo jednak bardzo dużo jeszcze pracuję zawodowo. I to jest cudowne, bo wyczytaliśmy, ja też wyczytam, że pani na emeryturę w ogóle to się nie wybiera. Nie.
Nie ma mowy. Nie, nie ma mowy. Chociaż czasem mnie to nęci właśnie, żeby nic nie musieć. Oj. Ale pewnie bym się zmęczyła nic nie musząc. Nic nie robieniem. Tak. No tak. To my, proszę Państwa... Jeszcze jeden SMS. No właśnie. Jako dziecko uwielbiałam słuchowiska, zarówno radiowe słuchałam, nawet niektórych dla dorosłych, takie to było dla mnie fascynujące, jak i nagrania na kasetach. Umiałam je na pamięć. Odtwórcami byli tacy wspaniali aktorzy jak pani Marta Lipińska. Dziękuję jej i wielu innym aktorom za to, że dzięki nim mogłam przebywać w magicznych światach i za to, że obserwując tembry ich głosów, zmiany natężenia, emocje mogłam przekładać to na siebie, uczyć się od nich i życia, i siebie, i emocji. Życzenia szczęścia dla pani Marty. PS, rodzinę Forsythów pamiętam. I tak. Też mam prośbę, żeby te dawne nagrania odnawiać. No, no brawo, bardzo, bardzo miły SMS. My bardzo dziękujemy za to spotkanie, jednocześnie zapraszając na to kolejne. 13 dzisiaj. Dzisiaj Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, czyli za godzinę i 6,5 minuty. Jest szansa powiedzieć szefie, przepraszam, muszę wyjść wcześniej z pracy, bo biegnę na spotkanie z panią Martą Olimpińską. Pani Marta, my za spotkanie radiowe bardzo dziękujemy. I ja dziękuję. Bardzo nam było miło. I ja dziękuję. Dziękujemy pięknie. I do usłyszenia. I do zobaczenia. Bo to, już, tak. To już dzisiaj. Dziękujemy pani Marta Lipińska. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.